Dzięki Bogu mam to już za sobą. Bez chyba Justyna Kowalczyk po czwartym etapie Tour de Ski biegu na 15 km techniką dowolną. Polka utrzymała pierwsze miejsce w turze. Polka wciąż prowadzi, ma ponad 20 sekund przewagi nad Charlotte Kallą i prawie pół minuty nad Teresę Johaug. To miał być najtrudniejszy etap turu i był. Polka biegła samotnie od startu i wpadła sama na metę, natomiast za nią utworzyła się jednak na ostatniej 5-kilometrowej pętli grupa pościgowa z niesamowitą Charlotte Kallą, która biegła fantastycznie. No, urwała, tak jakby ją goniła sfora wilków tutaj po lasach w Toblach. Na szczęście Polka dobiegła pierwsza i utrzymała bezpieczną przewagę. To jest te ponad 20 sekund, to jest dobre osiągnięcie, bo teraz dwa etapy Tour de Ski techniką klasyczną, a wiadomo, że to jest technika Justyny. Polka powinna wygrać dwa biegi, ten piątkowy tutaj w Toblach i sobotnie 10 km w Walii Fieme, a potem rozpocząć w niedzielę samotną wędrówkę, wspinaczkę na Alpę Czernic. Polka pokazała, że jest doświadczona, że jest jedną z 6 zawodniczych zawodników, którzy ukończyli dotąd wszystkie 6 edycji Tour de Ski. Teraz mknie do mety po raz 7 i wszystko wskazuje na to, że wygra po raz 4 z rzędu, czego nie dokonał jeszcze żaden sportowiec.